Namaste, Jai Shri Radhe. Dzisiaj historia o tym, jak Pandawowie ukazali Krysznę w wygiętej pozie. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie tego filmu na YouTube i opisie odcinka i również na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz przejdźmy do historii o Pandawach, którzy ukazali Krysznę w wygiętej pozie. Słowo Vrindavana oznacza skupisko lasów. Obszar Vraji, Mandali, Chauraskos pokrywały niegdyś miliony bujnych, pięknych drzew z mnóstwem egzotycznych kwiatów i owoców. Vrindavana jest krainą drzew oraz lasów, w której sam Bhagavan Sri Krishna doświadcza największego szczęścia, ciesząc się przyjemnościami wraz z kochającymi go Vrajavasi. W 12 głównych lasach, Dvadasa Dvana i kilkudziesięciu mniejszych Upavana, Krishna bezustannie figluje, bawi się, spożywa posiłki, odpoczywa, wypasa krowy, tańczy i śpiewa ku zadowoleniu własnego serca. W okresie przejawionych rozrywek Prakatalila boskiej pary Radhakunda znajdowała się w pośrodku rozległego lasu z tysiącami drzew rozprzestrzenionych w każdym kierunku. Drzewa Vrindavany są wyjątkowe, gdyż praktycznie wszystkie przepełnione wiecznym szczęściem rozrywki Rady i Kryszny odbywają się na tle drzew i lasów. Niestety z różnych powodów do dziś przetrwały we Vrindavanie czy też Radhakundzie tylko nieliczne drzewa. I chociaż we Vraji drzewa, ptaki oraz inne zwierzęta są szczególnego rodzaju, przeciętny człowiek postrzega te stworzenia jako zwykłe żywe istoty. Święte teksty i święte osoby, które doświadczyły Boga, wyjawiają, że w przeszłości, a nawet obecnie, sporo wyzwolonych mędrców i wzniosłych wielbicieli przyjmowało formy zwierząt lub drzew, aby uczestniczyć w rozrywkach Rady i Kryszny. Ukrytą tożsamość zwyczajnych ptaków we Vraji opisuje Bhagavatam w 10 pieśni, 21 rozdziale, 14 wersecie. Gopi oznajmiają w tym dziele, że ptaki Vrindavany nie są zwykłymi zwierzętami. To faktycznie wielcy mędrcy, którzy pojawili się w lesie Vraji, aby zobaczyć Krysznę. Vihaghan munayah vane asmin Krishna ekshihatam. Według niektórych aczariów doskonali dżniani, na przykład Sanaka i Sanat Kumara, a także mędrcy Atmarama, jak choćby Kumarowie czy Navayogendrzy, zamienili się w ptaki we Vrindavanie, ponieważ chcieli doświadczyć darszany z Kryszną, słuchać pieśni jego fletu i widzieć Krysznę prowadzącego krowy przez las. Jako ptaki ci mędrcy często przejawiają oszołomienie, gdy piją słodki nektar, który płynie z fletu Gowindy. Około 500 lat temu we Vrindavanie żył doskonały wielbiciel, Siddha Mahatma Sri Prabodhananda Saraswati, który często doświadczał rozrywek Rady i Kryszny w lasach Vraji. On również znał prawdziwą tożsamość wszystkich stworzeń, ptaków, zwierząt i drzew we Vrindavanie. Saraswati Pad przedstawił swoje transcendentne doznania związane z Vrindavaną w wspaniałej książce Vrindavana Mahima Amrita, wypełnione nektarem wielkie chwały Sri Vrindavan Dham. Niektóre fragmenty tego dzieła prezentuje w niniejszej publikacji, aby pogłębić nasze zrozumienie i uznanie dla nadzwyczajnych drzew Vrindavany. Śla Prabodhananda Saraswati Pad napisał: urokliwa Radhika stoi pod drzewem i wypowiada słodkie słowa. Palcem wskazującym kieruje uwagę innych na soczyste owoce. Syama znajduje się pośród gałęzi i zerka na Radhę cudownymi oczami. Po chwili sprawia, że słodkie owoce spadają na ziemię, a Swamini starannie je zbiera. Wiecznie oddają pokłony drzewom oraz winorośnią Vrindavany, którą są kalpa wriksza, drzewami spełniającymi pragnienia.
Te drzewa pozwalają łaskawie osiągnąć wszelkie cele osobie, która choćby raz je zobaczy, dotknie, usłyszy o nich lub będzie o nich pamiętać. Każdy powinien wielbić drzewa wrędawane. Są to bowiem przyjaciele Rady i Madawy, którzy ciągle sprawiają przyjemność boskiej parze. Gdy nasyceni słodyczą kochankowie Radhika i Krishna Chandra przybywają do lasu, drzewa natychmiast rzucają mnóstwo pąków i kwiatów, aby utworzyć olśniewające kwiatowe łóżko dla boskiej pary. Będę drzewem we Wryndawanie, dzięki czemu zadowolę Radę i Krysznę nieskończoną ilością słodkich owoców, kwiatów, miodem i ptakami. Ten ostatni cytat jest szczególnie ważny, gdyż określa scenę dla opisanej poniżej rozrywki lili. Około 500 lat temu Śrila Raghunath Das Goswami Pant siedział obok niewielkiej sadzawki nazwanej Radha Kundą i praktykował swoją Nama Japę oraz Lila Smaranę o Yugali Yugrada Govindzie, czyli młodej boskiej parze Radzie Govindzie. Po wykonywanej przez jakiś czas bhajanie, czyli medytacji, Das Goswami uznał, że dobrze byłoby przywrócić poprzednią świętność dwóch kund dla wygody i zadowolenia wszystkich Wisznuitów. Ale Śrila Raghunath szybko skarcił swój umysł za ten pomysł, obawiając się, że takie przedsięwzięcie zredukowałoby podejmowaną przez niego sadhana bhajanę. Radharani miała jednak inny plan. Do Śrila Raghunatha przybył z Badarika Śramu, usytuowanego w Himalajach, bogaty dziatri, czyli pielgrzym, który oświadczył: O Maharajo, to ty jesteś Raghunatha Dasem? Bhagavan Sri Badri Narayan przysyła mi tutaj z poleceniem, aby odtworzył pierwotne, urokliwe formy tych kund. Niespodziewana wizyta dodała otuchy Sri Dasa Goswamiemu, który postrzegał ją jako boskie zrządzenie Yogala Kishore. W pierwszej kolejności odnowiona została Radha Kunda. To święte miejsce szybko przybrało kształt wspaniałego czworokąta. Potem rozpoczęto prace związane z Shyama Kundą. Uznano przy tym, że drugie jezioro również powinno cechować ją czworokątną formą, tak aby pasowało do Radha Kundy. Osiągnięcie powyższego kształtu wymagało wycięcia niektórych drzew na brzegu Shyama Kundy. Ale zanim to nastąpiło, Śrila Raghunath Das Goswami zobaczył we śnie 5 potężnych, majestatycznych osób. Usłyszał od nich następujące słowa: Jesteśmy 5 pandawami, zamieniliśmy się tutaj w drzewa, bo pragnęliśmy wielbić Radę i Krysznę, a więc prosimy, żeby nas nie wycinać. Niech Shyama Kunda pozostanie w zakrzywionej formie. Drzewa nie zostały wycięte, a Shyama Kunda zachowała kształt obejmujący krzywiznę, niczym Tribanga Sundara, Sri Krishna, który stoi zawsze w najpiękniej wykrzywiony sposób, wygięty w 3 miejscach z powodu dźwigania ogromnego ciężaru unikalnej, słodkiej miłości do Sri Rady. Tribanga Sundara Deha Murali Vadana Pitambara Vanmalaya Madana Mohana. Sri Krishna stoi i wygina swoje piękne ciało w 3 miejscach, trzymając flet przy ustach. W żółtych szatach, ozdobniony girlandami z leśnych kwiatów, zniewala nawet Kupidyna, Boga miłości. Czytania Chaitamrita 3.14.19. Pisma Święte stwierdzają, że nie tylko sławni Pandawowie, lecz także sporo wielkich półbogów, mędrców, królów i innych osób mieszka obecnie we Wryndawanie pod postacią drzew, aby służyć parze Radhe Krishnie w ten cudowny sposób. Omawiana rozrywka uczy nas, że powinniśmy szanować, czcić i chronić specjalne drzewa w Rajadhamy. Powinniśmy służyć tego rodzaju istotom. W ten sposób kończy się historia o tym, jak Pandawowie ukazują Krysznę w wygiętej pozie, a w następnym odcinku posłuchasz historii o mówiących drzewach. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda. Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Govinda Radhe Radhe.
Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Govinda Radhe Radhe